Witam Państwa serdecznie. Cykl spotkań w Wielkopolsce Wschodniej, ale nie tylko, bowiem również we Wrześni, Środzie, Śremie, Gnieźnie. To jest cykl, który realizujemy już od jakiegoś czasu. W każdym powiecie i w każdym mieście spotykamy się z różnymi środowiskami po to, ażeby porozmawiać o problemach danego regionu, danego miasta, o sposobach wpływania na to, ażeby zmiany, które pewnie będziemy wprowadzać, na co bardzo liczę za rok, były bardzo, bardzo efektywne i żeby służyły lokalnym społecznościom. W Turku dzisiaj spotkaliśmy się, ale także w powiecie tureckim będziemy się spotykać, w powiecie kolskim, słupeckim, konińskim, w gminach poszczególnych, nie tylko w stolicach danych powiatów, ale także będziemy w gminach rozmawiać z poszczególnymi środowiskami. Dzisiaj mieliśmy ten zaszczyt, że mogliśmy zobaczyć, co się dzieje w zakresie gospodarki odpadami. Tu zobaczyliśmy, jak wygląda sprawa pracy oczyszczalni ścieków. Następnie bardzo istotne, w każdym momencie spotykamy się wszędzie z seniorami. To jest grupa, która wymaga w tej chwili bardzo dużego zainteresowania ze względów i pauperyzacji takiej, ze względu na to, że te z tymi i emeryturami, i ze zdrowiem jest kłopot, z inflacją, z przeżyciem zimy. Także z nimi rozmawiamy. Następnie widzieliśmy rewitalizowany park tutaj. No i spotkaliśmy się, co dla mnie jest bardzo ważne, ze środowiskiem oświatowym, z dyrektorami szkół i przedszkoli. Akurat w Sejmie jest procedowana w tej chwili ustawa Lex Czarnek. W związku z tym zapytałem wprost dyrektorów, czy jakiekolwiek rozstrzygnięcie w tej ustawie jest dla nich korzystne. Czy dla szkoły jakiekolwiek rozstrzygnięcie w tej ustawie jest korzystne. I otrzymałem 100% odpowiedź, że nie ma w tej ustawie niczego, co by powodowało poprawę jakości szkoły, a wręcz przeciwnie, następuje pogorszenie. Pogorszenie ze względu na to, że władza chce przejąć tak naprawdę szkoły, chce doprowadzić do tego, że dyrektorzy będą po uważaniu kuratora, i chce doprowadzić do tego, że nauczyciele w tym momencie także będą w ciągłym zagrożeniu, bowiem wszystko trochę będzie polegało na tym, kto z jaką złą informacją pójdzie do kuratora, a kurator, jeśli zobaczy niewygodnego dyrektora czy nauczyciela, zawsze może go zmienić, a odczucie, że szkoła niestety jest poddana presji politycznej, indoktrynacyjnej jest bardzo duże. No i te stowarzyszenia również to jest problem komunikacji, tego, żeby stowarzyszenie mogło wejść i pracować na rzecz szkoły w momencie, w którym mamy tak poważne problemy z dziećmi, które mają coraz większe kłopoty w wyniku chociażby pandemii, same z sobą, potrzeby psychologów, potrzeby tego, żeby specjaliści prawdziwi pomagający tym dzieciom i rodzinom, bo to też trzeba tak powiedzieć, żeby to było, to jest jedno z najważniejszych wyzwań. Dla nas sprawa oświaty po roku 2023 będzie fundamentalną sprawą programową. To jest bardzo, bardzo ważne, stąd wszędzie też spotykamy się ze środowiskami oświatowymi.